I wydaje mi się, że Stinger Flynn to jest zła postać. Nie wiem czemu, ale mam co do niego pewne wątpliwości. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie najnowsze, oficjalne trailery do Garden of Banban 2, czyli nowego następcy Poppy Playtime, który zrobił na moim kanale aż 352 tysiące wyświetleń. I jest to ogromna liczba, co oznacza, że Garden of Banban bardzo wam się spodobało. Tak samo jak mi spodobało się aż 16 tysięcy łapek w górę zostawione pod tamtym właśnie odcinkiem. A jeżeli nie możecie się doczekać drugiej części Garden of Banban, to zostawcie pod tym odcinkiem ogromne 25 tysięcy łapek w górę. To wtedy jak pojawi się druga część, od razu siadam do nagrywania i wrzucam to na kanał. Tak samo jak do naszego kanału dołączyło aż 490 nowych osób. Tak więc witam was bardzo serdecznie i dziękuję, że kliknęliście czerwony przycisk subskrybuj. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i jeszcze tego nie zrobiłeś, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach na temat Garden of Banban 2. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag przedszkole, ponieważ akcja gry Garden of Banban toczy się właśnie w przedszkolu. W samym końcu pierwszej części Garden of Banban winda się zarwała i przygniotła zielonego tęczowego brata, bo nie wiem czy wiecie, tak właśnie są nazywane te postacie z Garden of Banban. Tęczowi bracia, bo w sumie też mają kolory tęczy jak Rainbow Friendsy, ale troszeczkę jest tutaj inny klimat. Tak więc tak to wygląda. Wow, czyli jest ich więcej. Zielony, żółty. Jest oczywiście ten ptak, Opilabird. Ona jest przerażająca, ona jest najbardziej przerażającym ptakiem. Naprawdę. Co tu się dzieje? Jest czerwony na kamerze. Może w chapterze drugim albo w drugiej części Garden of Banban będziemy właśnie oglądać trochę na kamerach, więc to by było ciekawe. Oj, to miejsce, tego miejsca bardzo nie lubimy. Ich jest jakby tutaj więcej, więc kto wie, może właśnie przed nimi będziemy uciekać w drugiej części. Jest i pomarańczowy. Tutaj byliśmy w pierwszej części. Ale czemu? Tam był jakiś ogród. Tam był jakiś ogród, który może nawiązywać do drugiej części. Okej, okay, co to jest? Czterech ich jest. Wow, okej, okay. Nie mam pojęcia, co się wydarzy w chapterze drugim. Tutaj natomiast mamy jakiś tunel, więc prawdopodobnie kiedy winda się urwała, będziemy musieli przejść jakimiś podziemiami tego przedszkola, co wydaje się być bardzo, że tak powiem, scary. Czemu tutaj jeden z nich został biały? Kim on jest? Albo kim ona jest, bo to w sumie może być ona. Może jeden z właśnie z tęczowych braci, takich będziemy nazywać tutaj na potrzeby odcinka, może jeden z nich jest po prostu tym złym tęczowym bratem, który wszystko wymyślił. Na razie wiemy bardzo mało, dlatego musimy pooglądać trailery i wszystko sobie tutaj rozkminić. Dlaczego czerwony spada? Oni mi przypominają troszkę takich mini hagerów, łagerów, nie wiem czemu, ale to może być jakieś tutaj nawiązanie, bo też nie ma co ukrywać. Ta gra to jest troszeczkę taka kopia oczywiście Poppy Playtime, Rainbow Friendsów i wszystkich innych tych gier. Więc kto wie. Dobra. To było dziwne. Las. To miejsce, może tu będzie jakiś nowy. Albo może będziemy musieli przemieszczać się przez las i wtedy będą oni nas atakować. Albo będą działali trochę jak, trochę jak, że tak powiem, do szkielety z FNAF-a. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Napiszcie swoje teorie w komentarzu. Na pewno to się przyda, bo na 100% ogramy sobie drugą część. I kim oni są? W sensie, czemu jest ich aż tak dużo? Jakby wiem, że był jeden taki właśnie czerwony, ale tutaj ich było aż czterech. Tutaj natomiast widzimy jakiś dziwny stół, bo nie ma co ukrywać, jest to tak jakby trochę przedszkole, ale też jakby miejsce, w którym można organizować urodziny, czyli to jest troszeczkę nawiązanie do FNAF-a, więc jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy. Oczywiście jest winda, która upadła i przygniotła zielonego, a my odkrywamy mroczne sekrety tego miejsca. I jestem ciekaw, jakie to sekrety będą, bo nie ma co ukrywać. Opilabird, to było scary, ale to był dopiero początek. Tak jak w chapterze pierwszym. Oni wszyscy tutaj siedzą przy torcie. I to były jakby takie pluszaki, mam wrażenie, więc może tutaj właśnie zabawki zostały zamienione albo ożywione. Oj, ta scena. Ta scena była bardzo przerażająca, nie ma co ukrywać. I coś musi być z tym tortem. Tylko pytanie, co? Ponieważ nie ma co ukrywać, nie wygląda to jak normalny tort. Wygląda to troszeczkę jak taki tort pułapka. Takie mam wrażenie. Ale kto wie, może tort będzie kolejnym potworem w chapterze drugim. Tego nie wiemy. I znowu ten tort. Coś musi być na rzeczy z tym tortem. Coś tutaj musi być naprawdę na rzeczy. I krzesła zniknęły. Tort pokazany od góry. Tort żyje! Tort z okiem żyje w Garden of Banban 2. Wow!
Żyjący tort. Nie podoba mi się to totalnie. Totalnie mi się to nie podoba. Znajdujemy się właśnie w Garden of Banban 2 i jesteśmy jakby piętro niżej, bo na początku oczywiście pierwszej części spadliśmy do podziemi i teraz wychodzi na to, że będziemy musieli zejść jeszcze niżej, ponieważ czeka tu na nas winda oraz dziwna piłka. Ta piłka serio była dziwna. Naciskamy guzik, już nie mamy drona, ponieważ dron został oczywiście na górze, a my wchodzimy do kolejnej windy. Oj, coś czuję, że tutaj się bardzo źle to skończy. I znowu pewnie ktoś nas zaatakuje, takie są moje przypuszczenia. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Jedziemy jeszcze niżej, do kolejnego miejsca. Lampa się pali, troszeczkę to... Blue? Co jest grane? Ale on jest ogromny. I tym razem nas zjadł, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Znowu ta przeklęta winda, która spadła na samo dno. Jestem ciekaw, czy główny bohater przeżył tutaj bez szwanku, bo nie ma co ukrywać, spadliśmy z naprawdę wielkiej wysokości. Garden of Banban 2. To będzie coś naprawdę hitem i nie ma co ukrywać, Garden of Banban 1 był dobry. Co prawda miał mnóstwo błędów, na przykład tutaj dało się uratować właśnie Opila Birda, czyli tą naszą jakby gołębicę, tak tutaj nazywałem. Ale oczywiście nie ma co ukrywać, chapter 2, czyli Garden of Banban 2 będzie o wiele lepsze i twórcy już zapowiedzieli dwójkę, co oznacza, że dwójka na 100% pojawi się w 2023 roku. I mam nadzieję, że zobaczymy nowe potwory. I tak, mamy tutaj scenę oczywiście z... Co to jest? Co to była za jakaś ośmiornica? Schody prowadzące w... What? Czemu tam jakaś postać twerkowała? Widzieliście to? Kolejny trailer to podziemia przedszkola i nie ma co ukrywać, tutaj właśnie w tym miejscu giną dzieci. Jest to przerażające, więc jeżeli chodziliście kiedykolwiek do przedszkola, to uważajcie, bo możecie trafić właśnie na takie, w którym są niby kolorowe stworki, wszystko jest fajnie, ale w podziemiach dzieją się dziwne, niepokojące rzeczy. I właśnie, biała postać. Kim jest ta biała postać? Ja się muszę dowiedzieć i mam nadzieję, że Garden of Banban wyjdzie bardzo szybko, no bo nie ma co ukrywać, jest dopiero początek 2023 roku i kto wie, może puszczą pod koniec roku, ale sądząc po sukcesie jedynki, na pewno dwójka pojawi się szybko. I ja na to liczę, że pojawi się na przykład w marcu albo w lutym, byłbym zadowolony i te stworki dziwnie patrzyły. I ta biała postać jest przeogromna, w sensie na pewno to będzie silna postać, nie ma co ukrywać. Tylko pytanie, kim jest pomarańczowy? Właśnie, kim jest pomarańczowy? Może być tak, że właśnie pomarańczowy to jest jakby jeden ze złych. Albo to on wszystko zaplanował. To, co się dowiedziałem, to, że pomarańczowa postać jest nazywana Stinger Flynn. I wydaje mi się, że Stinger Flynn to jest zła postać. Nie wiem czemu, ale mam co do niego pewne wątpliwości. Jest jako jedyny z Garden of Banban, który stoi obok nich, że tak powiem, bardzo z lewej strony, czyli jakby na samym końcu. Czyli nie chce się z nimi przyjaźnić, przynajmniej tak mi się to wydaje. I mamy tutaj sceny, gdzie... przesłuchiwani są inni tęczowi bracia? Nie mam pojęcia, ale te trailery wychodzą już poza skalę. Okej, teraz widzimy tutaj, że idziemy sobie do podziemi, tak? To było w tym miejscu. Jest Opila Bird, ale pytanie, czy... Właśnie, co on kombinuje? Co kombinuje ten... czy tak powiem, pomarańczowy, tęczowy brat, tak go tutaj nazwijmy. Wszyscy zastanawiamy się, jakie sekrety skrywają podziemia tego miejsca, tego przeklętego przedszkola, które, jak sami widzicie, jest bardzo kolorowe, ale nie do końca, ponieważ dzieją się tutaj dziwne rzeczy i bardzo mnie intryguje też ta biała postać, ponieważ jest to postać, której, że tak powiem, nie widzieliśmy. Na razie widzieliśmy tylko Opila Bird. Jest też jedna pewna rzecz, że dziecko zaginęło tutaj, w tym miejscu, w tym przyjaznym przedszkolu, jedno dziecko zaginęło. I prawdopodobnie jesteśmy rodzicem, który szuka tego dziecka, ale pewności też nie mamy, więc jakby trzeba będzie się tutaj zagłębić. I mam nadzieję, że w drugiej części tutaj Garden of Banban 2 dowiemy się czegoś więcej na temat fabuły. Fabuła jest na razie bardzo nieznana, tak samo było oczywiście w Poppy Playtime. W pierwszym chapterze nie wiedzieliśmy za dużo, dopiero w chapterze drugim dowiedzieliśmy się wielu ciekawych, że tak powiem, rzeczy.